Cześć, witam Was w kolejnym odcinku analizy projektowej kryptowaluty, w którym to zajmiemy się projektem Neblio. Także serdecznie zapraszam do wysłuchania i do obejrzenia tego odcinka. Projekt Neblio, czyli platforma oparta o strukturę danych blockchain, przeznaczona do tworzenia aplikacji kierowanych tutaj głównie do sektora biznesowego. Dodatkowo platforma ta, według zapewnień, które znajdują się na stronie, umożliwia również łatwą tokenizację fizycznych dóbr materialnych i taki głównie przyświeca cel temu projektowi. Projekt oparty o dwa tokeny, funkcjonujący w oparciu o algorytm uzyskiwania konsensusu Proof of Stake. Spoglądając na portal CoinPaprika, na zakładkę Code Progress, widzimy zaangażowanie programistów w ten projekt. Tutaj zwrócę tylko uwagę, że należy analizować projekt oraz aktywność w tym projekcie pod względem nie tylko jednego repozytorium. Tutaj, jeśli chodzi o CoinPaprika, widzimy wykresy odnośnie commitów, czyli odnośnie dodawania zmian w kodzie projektu w obrębie tylko jednego repozytorium, a przeważnie projekty oparte o blockchain funkcjonują w oparciu o kilka repozytoriów, czyli o kilka miejsc, w które programiści dodają zmiany i w ten sposób tworzą całą infrastrukturę niezbędną do działania całości projektu. Jeśli chodzi o GitHub projektu Neblio, to tutaj uwagę zwraca fakt, że jest on prowadzony w formie konta użytkownika, nie w formie organizacji, jak to dzieje się w większości tego typu projektów. Zdecydowanie zmniejsza to czytelność i według mnie źle wpływa na profesjonalizm tego projektu. Niemniej jednak samo prowadzenie repozytoriów, czy to w zakresie konta użytkownika, czy to w zakresie widoku organizacji, niczym się nie różni. Jeśli chodzi natomiast o to, jak możemy prześledzić aktywność całej organizacji, no w tym kontekście użytkownika, to tutaj możemy prześledzić tą właśnie matrycę, gdzie im bardziej ciemny odcień koloru zielonego, tym większa aktywność oparta o komity do poszczególnych repozytoriów. My tutaj omówimy sobie jedno repozytorium, które jest nodem tworzącym całą infrastrukturę tego systemu. Od razu, skoro jesteśmy tutaj na początku tego projektu, to zwrócę jedynie uwagę, że kwestie związane właśnie z Responsible Vulnerability Disclosure, czyli projektem Bug Bounty służącym do zgłaszania potencjalnych błędów w tym oprogramowaniu, znajduje się w tym miejscu, nie znajduje się tam, gdzie to powinno być, czyli w zakładce Security tego repozytorium. I projekt Neblio nie prowadzi również zewnętrznego programu Bug Bounty, a raczej programu prowadzonego w zewnętrznym serwisie, tylko wszystko w tym zakresie jest właśnie opisane tutaj w tym głównym repozytorium. Patrząc na postęp w projekcie, przede wszystkim spójrzmy na branże, czyli na gałęzie kodu, które następnie sukcesywnie powinny być merge'owane, a to oznacza dołączane do głównej gałęzi kodu. I tutaj widzimy jedynie trzy, z czego jeden jest ten główny, master branch, czyli jest to branch, który później trafia do środowiska produkcyjnego. Jeśli chodzi o issue, to w tej chwili mamy 24 otwarte, ponad 110 zamkniętych. I tutaj należy zwrócić uwagę na dosyć małe zaangażowanie zespołu w komentowanie i właśnie w rozwiązywanie tego issue, gdyż tylko przy niektórych toczy się jakaś dyskusja, oraz również zwracamy uwagę na to, czy do każdego issue przyporządkowany jest jakiś członek zespołu, członek organizacji. Tutaj widzimy, że część z tych issue ma przyporządkowaną osobę odpowiedzialną za rozwiązanie i jest to jedna i ta sama osoba. Jeśli chodzi o milestone, czyli kamienie milowe w projekcie, charakteryzujące się postępami prac związanymi z poszczególnymi funkcjonalnościami, to tutaj mamy jeden milestone już w zasadzie, który powinien być zamknięty, a update'owany ostatnio 7 miesięcy temu, także chyba zespół po prostu odszedł od prowadzenia projektu zgodnie z kamieniami milowymi. Pull requesty, co wcześniej wspomniałem, omawiając branche, jeden pull request oparty właśnie o tego brancha.
Zakładka Security, tutaj wszystko to, co powinno być, znajduje się w głównym pliku README tego repozytorium. Jeszcze rzut oka na zakładkę Insights, gdzie możemy prześledzić to, co w przeciągu ostatniego miesiąca w tym projekcie się działo. I widzimy, że zostało zmerdżowanych, czyli dołączonych do głównej gałęzi kodu 10 pull requestów i zostało zamknięte jedno issue, także aktywność taka dosyć, według mojej opinii, nieduża. Warto również zwracać uwagę na osoby pracujące nad projektem. Tutaj niestety nie jest to zbyt mocno zdywersyfikowane i widzimy, że zaangażowanych w projekt tylko są dwie osoby, co myślę, że na projekt tego typu rozmiarów powinno trochę budzić zainteresowanie, przynajmniej osób, które rozważają ten projekt. Co ciekawe, platforma ta jest według założeń osób odpowiedzialnych za nią przeznaczona do tworzenia właśnie aplikacji. Posiada oczywiście szereg API przeznaczonych do wszelkiego rodzaju najpopularniejszych obecnie języków. Oczywiście dużym plusem jest to, że kody źródłowe tych bibliotek również są możliwe do przejrzenia z poziomu GitHuba i są to kolejno rzecz biorąc na przykład biblioteka SDK do budowania aplikacji w oparciu o Neblio dla języka Ruby, dla języka PHP, dla języka Objective-C, dla języka Go, Java, C Sharp, JavaScript, Python. Także mamy tutaj pokrycie dla większości, a w zasadzie chyba nawet dla wszystkich popularnych języków. To, czego brakuje w tym projekcie, to zdecydowanie dokumentacja, która pozwalałaby właśnie wyjaśnić, w jaki sposób należy tych SDK używać, aby wytworzyć właśnie coś w oparciu o blockchain Neblio. Mamy tutaj oczywiście coś w stylu Neblio University. Niemniej jednak według mojej opinii jest to bardzo mało, bardzo tak prymitywnie opisane i ciężko z tego coś wyciągnąć. Tutaj cała sekcja przykładów i przypadków zastosowań czy jakichś tutoriali jest pusta, także na tej chwili nic tutaj nie ma. Według mnie jak na platformę właśnie umożliwiającą tworzenie aplikacji, nie pokazanie przykładów, w jaki sposób się to robi, trochę się mija z celem i na pewno nie wpływa korzystnie na adopcję tego projektu. Jeszcze ostatnia rzecz, na portalu Stack Overflow doszukałem się jednego pytania w kontekście tego projektu, także to również świadczy według mnie o dosyć małej popularności tego rozwiązania, co według mnie potwierdzone jest oczywiście dużymi brakami w dokumentacji. Jeśli chodzi o projekt Neblio z mojej strony na ten moment, to już wszystko. Krótko podsumowując, uważam, że projekt ten niczym tak naprawdę nie wyróżnia się wśród konkurencji. Dodatkowo dochodzi problem z dokumentacją, bardzo skromnie prowadzoną i nie oddającą tego, co tak naprawdę dzięki temu projektowi można robić. Mamy tutaj oczywiście możliwość pobrania portfeli i tak dalej, niemniej jednak użyteczność tego projektu albo na ten moment nie występuje, albo jeszcze nie jest dokładnie opisana. Także zachęcam do zadawania pytań w komentarzach. Na tej chwili to już wszystko. Dziękuję Wam. Cześć.